Teresa na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc dla wszystkich miłośników moich wędkarskich wypraw zapraszam na najnowszy film z moim udziałem. Na tą chwilę jest, drodzy Państwo, 13 stycznia 2022, dokładnie czwartek, i w ten czwartkowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tego miejsca. Za cienki tu jest, żeby łowić. Więc nie ma co szaleć. Więc widzicie, drodzy Państwo, nie ma co szaleć. Tu strach jest, więc dlatego ja się stąd zarywam, bo nie chcę się skąpać. I jak sami widzicie, lód może nie wytrzymać, więc dlatego stąd się zwijamy. Więc, drodzy Państwo, nie ma co ryzykować, bo można fajnie się skąpać, a przy brzegu tutaj jest dość głęboko. Tutaj przynajmniej 4 metry od brzegu kryje mnie, ale lód pęka. Pęka, więc dlatego najlepsza była pierzchnia, której nie posiadam, tak jak mówiłem wcześniej. Gdzieś ją zapodziałem i na pierwszy lód jest najlepsza pierzchnia, żeby torować sobie drogę, stukać, pukać i niewielkie przeręble wystukać sobie. Wiertło daje taki efekt jak przed chwilą, który lód pękł, woda się podniosła i jest po prostu niebezpiecznie. Więc drodzy Państwo, nie będziemy już przeginać. I zawijamy się stąd, pójdziemy na płytę główną, czyli na Cedzynę, na zbiornik Zalew, tam mam nadzieję, że będzie trochę mocniejszy lód i przy brzegu zanęcimy, połowimy. A więc nie przeciągając już dłużej, bo miejscówki są super, więc, drodzy Państwo, spójrzcie sami, ciężko wejść na lód. Jeszcze jest niebezpieczny, pięknie, ładnie, ale cóż z tego, jak niebezpiecznie. Więc nie jestem szalony, żeby tak ryzykować, pomimo tego, że mam pływający kombinezon wypornościowy, ale to nie o to chodzi. Nie o to chodzi, o to chodzi, żeby bezpiecznie sobie powędkować i nie zaliczyć jakichś wpadek, upadków. Tu jest cieniutki lód, dalej jest ciemniejszy, czym trochę dalej to ciemniej, ale tu jest koryto rzeki, które wpada w zbiornik. Więc nie ryzykuję i zawijam się dalej na płytę główną. Więc zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno! Zanim rozpocznę dzisiejsze wędkowanie, chciałem pozdrowić wszystkich swoich kolegów, koleżanki, które subskrybują, oglądają moje filmy.
Dziękuję Wam za to, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe i tak trzymać. I jeszcze chciałem zareklamować, bo bardzo mi się podobają mormyszki, które ostatnio zakupiłem od kolegi z Facebooka. Kolega mieszka w Warszawie. Nazywa się Marek Komar. Prowadzi sprzedaż legalnie tych mormyszek własnoręcznie robionych. I polecam. Godne polecenia. Jak ktoś szukał, to legalnie może kupić sobie. Zobaczcie zdjęcie. Na to jest paragon, cena 10 zł za sztukę, 6 rozmiarów główek na hakach Gamakatsu, 10-50N i tak to mniej więcej wygląda. Główki najmniejsze, tak jak powiedziałem, 6 rodzajów, największa 5,5, ja zakupiłem takie jak na zdjęciu. I polecam, jak ktoś chce zawsze coś innego sobie kupić fajnego, więc polecam kolegę. Pod spodem filmu pokażę Wam link, albo Marek Komar szukać na Facebooku lub ewentualnie Komary nad wodą i tam się oferuje z wyrobem swoich murmyszek. Więc jesteśmy tutaj, zobaczymy tu, poprawimy swoje dziury ostatnie. Czyli to było dokładnie tutaj, gdzie nęciłem. Delikatnie, pomału, stając w rozkroku dalej, więc ciężej się kręci, ale w razie pęknięcia możemy odskoczyć do tyłu. Nie stając w tej pozycji, nie stając przy czerembru rozkrokiem. Lepiej z dala, powoli, a bezpieczniej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze na dodatek jestem sam na zbiorniku. Nie ma nikogo, nikogo nie widzę. Więc nie przeginam. I pomału. Chyba dzisiaj będzie po wędkowaniu. Chyba, drodzy koledzy, dzisiaj będzie po wędkowaniu. Widzicie, co się dzieje. Nie ma co ryzykować. Sprawdzę tu przy brzegu. Nie wiem, boję się trochę wędkować. Lód jest niepewny. Lód jest niepewny, wszędzie pęka. W kilku miejscach pęknął lód.
A nie przebiłem się nawet. Nawet się nie przewierciłem. Nie wiem, naprawdę. Czyli drodzy Państwo, nie ryzykuję, jest na tą chwilę. Jeden stopień, minus jeden. Więc nie ma co ryzykować. Boję się. Nie mam pieszni, tak by postukał, popukała. Świdrem trochę strach wiercić, więc zawijamy się. O, jak gra. Więc zawijamy się tam pod brzozę. Oczywiście rupy zostawię tutaj. Chodzimy, te moje pęknięcie ostatnie. Trochę strach jest. Pęknięcie. Co ostatnio mówiłem. Więc powtórzę w tych swoich dziurach. Drodzy Państwo, zanim wejdę, idę po kolce, bo wiecie, nóż, widelec, kolce muszę założyć, bo jestem niepewny tego lodu, więc kolce muszą być na szyję. I teraz mogę wejść. Brzegiem. Nie za blisko brzegu, bo też brzegiem jest cienki lód. Jedną, dwie dziury wystarczy nawiercić i będzie dobrze. Wystarczą. Oczyścimy dziurki, zanęcimy i w tych dwóch dziurach tylko będę łowił
przepuszczał. Więcej dziur nie robię. Tak, aby darmo do domu nie przyjechać, wykorzystać czas na wędkowaniu, te dwa przeręble. Dobrze, ale zanim zacznę łowić, przede wszystkim zapomniałbym, muszę ściągnąć rękawy, tak aby w razie jakbym zaliczył wodowanie, woda nie wlatywała. Więc drodzy Państwo, to jest ważna rzecz, o której trzeba pamiętać. Łowiąc samemu jeszcze spod lodu. Nie o to chodzi, że jest kombinezon wypornościowy, pływający. Co z tego, jak wędkarze niektórzy są porozpinani, porozsuwani i woda dostaje się, a tak to szczelnie, i miejmy nadzieję, że bezpiecznie. A więc ochotka świeża, jak widzicie, jest. Teraz zanęcę sobie. A najpierw wam pokażę, co i jak. Zanęty ciemnej. Trochę jasnej. Tak to mniej więcej wygląda. Dobrze, do tego damy odmrożonego jokersa, sporą ilość. Oraz odmrożony jokers, ale nie rozprowadzony. Część zanęty damy w woreczek. Ok. I zaraz za pomocą zanętnika zanęcimy dwa przeręble. Tylko dobrze to rozprowadzę. Na razie po jednej takiej dużej. To jest spora porcja. Oraz drugą, tak na bogato, którą damy w drugim przeręblu.
jeszcze pokażę wam jaki jest grunt. Czyli mamy ponad 2 metry. Zobaczcie. 2,5 metra głębokość. 2,5 metra. Więc tak mówię, dwie dziury tylko, tak aby było bezpiecznie. Nie ryzykuję, nie wiercę więcej, nie ryzykuję, nigdzie nie łażę. Mam ochotkę. Wieje, mży, czyli kozera i wszystko mokre. Dobrze, zobaczymy. Więc nie doustawiał się na głębszą wodę plecami, tylko plecami do brzegu. Z tego względu założę grubszy kaliber murmyszki. Włożę rękawiczki, bo jest zimno, mży. Zobaczcie, wszystko mokre, mży, a pomimo tego i tak wiatr zimny wieje. Więc ubiorę się, gra. I tak mówię, założymy cięższą murmyszkę. I myślę, że długo tu nie posiedzę. Nie posiedzę, dlatego że warunki, strach. Jeszcze jakiś jeden kolega tam po drugiej stronie przy samym brzegu jest. Widzę jeden, ale to 2-3 metry od brzegu widzę, chodzi. Ja mam tutaj ponad 2,5 metra, więc założymy grubszy kaliber, żyłka 0,10 i tak to mniej więcej będzie leciało. Mamy 4 ochotki oraz mychę. Okej. I gramy. Thank you.
więc chociaż krótki czas, tak aby darmo nie przyjechać, wędkujemy. Powiem tylko, że lód cały czas strzela i jest trochę cięższy niż ostatnio. Myślę, że 6 cm, 6,5, w niektórych miejscach 5. Więc strach chodzić, ślisko, raki wziąłem, ale już nie będę wkładał z tego względu, że niedługo będę kończył, bo jednak warunki nie sprzyjają. Ale posiedzimy jeszcze troszkę i spróbujemy coś złowić. Nic. Weźmiemy, drodzy Państwo, zmienimy wędkę z niewielką ormyszką. Tam daleko kolega jest, ale to przy samych trzcinach chodzi. Najbezpieczniej jest to po pas woda. Widzę przy samych trzcinach, a ja jestem na 2,5 metra, trochę dalej od brzegu, więc... Strach jest, strach, drodzy Państwo, cały czas to szczela, gwizda, mniej więcej cały czas pęka wokół mnie. Ciężar mój z koszem, wszystko to około 100 kg. To wiecie, drodzy Państwo, cały ten majdan ze mną 100 kg na tak cienkim lodzie, który założymy taką trio taką małą larwę ochotki. Już nie idziemy łazić tą i z powrotem. Dzisiaj nie będzie zdjęć podwodnych z tego względu, że nie jest wskazane tak chodzenie, wychodzenie, wchodzenie, wychodzenie. Nie będę kusił losu, bo tu cały czas pode mną szczela, nowe szczeliny, lód jest cienki, więc nie będę kusił losu. Przy tym wietrze wielkim jeszcze, o, wędka aż, zobaczcie, wiatr ściąga. Odlatuje wędka, więc założę i kilka razy jeszcze przepuszczę i niedługo będziemy kończyć tą imprezę. Zobaczcie, jakie wiatrzysko i na dodatek mży. I na dodatek mży. Więc nie ryzykuję. Kilka razy jeszcze przepuszczę na tą małą murmyszkę i zobaczymy, co w tej dziurze jest. Tak więc niedługo idziemy kończyć. Nie kuszę losu. Jeszcze chcę dla Was ponakręcać filmy, powędkować, po prostu sobie pożyć. A w tym drugim przeręblu zobaczmy. Drodzy Państwo, jak widzicie, nie na zero, więc rybka zaliczona, więc ok. Najważniejsze, że jakiś kontakt był na tym cienkim, niebezpiecznym lodzie. Wygląda.
było, było, spadło. Okej, oczywiście trochę więcej towaru i gramy. Tak by te rybki trochę wyżej stały. Zobaczymy. Zobaczymy. I gramy. Mamy kolejnego miłośnika taki mniej więcej jak się prezentuje, więc maluszka wypuszczamy. No i druga rybka jest, ale mży cały czas, zimno, wieje i na dodatek mży, nie pada śnieg, ale mży mokro, ślisko i niebezpiecznie, bo lód cały czas strzela i nie jest grubszy niż wtorkowy wypad, co miał 6-7 cm, góra jest mniej więcej ten sam, ta sama grubość, ta sama grubość. Dobrze, gramy. Uderzenie i to w tej jednej dziurze, w tamtej nie, a w tej są brania, jakieś dwa okonki. Znów było. Założymy ochotkę świeżą, bo coś tu stuka, puka, więc założymy, dołożymy do mormyszki, więc dołożymy do mormyszki świeży towar i zobaczymy dalej, co jest w tym przeręblu grane. I zobaczcie, taki szczupaczek, chyba on tukł się. Baja. No i tak to mniej więcej wygląda. Tukł się, tukł i wytukł. Zobaczcie, ile wody, ile wody na lodzie. Woda wychodzi z pękanego lodu, mży cały czas,
więc widzicie, blisko zera temperatura. Jakby było na minusie, padałby śnieg, a tak to cały czas mrzy. A teraz założymy kolejną murmyszkę. Damy kolejną murmyszkę. Założymy tylko kiwak. I taka oto też, zobaczcie sami, murmyszka zrobionego przez Marka Komara. Zobaczymy, czy przyniesie efekt w pierwszym przeręblu. Bez efektu, dlatego zobaczcie, co się dzieje. Co się dzieje. Dlatego bierzemy sprzęta. Idziemy w ten przeręble, gdzie złowiłem dwa okąpki i niedużego szczupaka. Tu jest jakoś bardziej, jak to się mówi, chodliwy przeręble. Zobaczymy. Wydłużę kiwaczek. Ok, jedziemy. Kontakt był. Kontakt był, to jest najważniejsze, że kontakt był i zobaczymy co. Dodamy tylko chodkę do tej niewielkiej murmyszki. Czyli kolejny miłośnik. No nie duży, ale na murmyszkę od Komara nad wodą. Okej. Rybka nieduża, cieszy. Mamy dalej, gramy w tym przeręblu. Kolejny. I widzicie, jak fajnie na czerwoną główkę. Nie za duże, ale cieszą, cieszą, drodzy Państwo. Więc wędkujemy dalej. Kolejną landrynkę, tym razem malutka łezka i zobaczymy na tą murmyszkę, czy
jeszcze uda się coś złowić. Więc nie pozostaje nic innego jak założenie robaków i zagranie w tym przeręblu. Mamy 3 sztuki założone za końcówkę na łezce i zobaczymy, co ta marmyszka, czy da radę w tym przeręblu. Więc zobaczymy. Akurat w tej drugiej dziurze, czyli pierwszej, którą wierciłem, nic. I tak to mniej więcej, drodzy widzowie, wygląda. Więc kończę. Dam sobie dzisiaj spokój, zobaczcie, jaki wietrzysk. Więc dam sobie spokój i tak to mniej więcej leciało. Coś się uwiesiło, szału nie było, ale łowione i dzień spędzony nad wodą to najważniejsze. Więc, drodzy Państwo, leciało to, jak pokazałem na filmie, nic dodać, nic ująć, połowione w ten sposób, tak to pokazałem. Na tym koniec, więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału, dzwoneczek, będą mnie śledzić na bieżąco. No i narka. No i dobra. I tak to leciało. Więc, drodzy Państwo, polecam murmyszki. Zawsze to co innego. I tak mówię, Marek Komar lub ewentualnie Komary nad wodą. Szukasz na Facebooku. Pod spodem dam link. I, drodzy Państwo, haki na Gamakatsu 1050N. Polecam.